Dobra, patrzcie. Tutaj. Taki. Wszystko widać. Ogólnie nie robię takich rzeczy, ale tu się nie mogłem powstrzymać. Zobaczcie. Zobaczcie, może mi się to jakoś uda. Yes. SLX. O, baby. Dobra. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki jest piękny. Widać tutaj, o. Smar. Dobra. Hollow tych dwa. Dobra, teraz bez tego. Aha. I teraz kolejna rzecz. Bottom bracket. Ok, teraz mamy saporcik. Saporcik jest nie dwie części. Może inaczej. Czekajcie, tak zrobimy. Dobra, też jest ładny. O, teraz lepiej widać. Tutaj są podkładki, redukcja. Nie chcę odpakowywać, bo tu jest smar, a ja gdzieś podziałem smar i muszę użyć tego. To znaczy nie chcę się pobrudzić po prostu, o tak. Pudełeczko. Aha, to jest, oczywiście to jest odpowiednik XT chyba, tak, dokładnie. To znaczy tak się to zalicza, ale tutaj jest symbol, żeby się tam nikt nie czepiał, BBMT800. No i jest fajny, bo jest czarny, czyli najwłaściwszy kolor. Który chociaż nie, srebrny też by mógł być. Srebrny mógł być. Nie, czarny lepszy. Czarny lepszy będzie pasował do tego, bo jest czarne, są czarne tarcze. Dobra, superancko. Cześć, siemanderko. Tutaj schowałem się troszeczkę w cieniu. Jestem w tajnym miejscu. Oczywiście nagrywam China, ale zaraz zmienimy. To znaczy, to jest, znowu jestem w tym samym tajnym miejscu, chciałem tutaj powiedzieć. No bo tu jest tak fajnie, jest fajna przyroda, są pola. I jak wracałem ostatnio stąd, to widziałem zająca, a teraz jak jechałem, to tam gdzieś sarenka sobie pykała. No, czyli tak fajnie jest. Temperatura jest w słońcu no, kiepska i tutaj gryzą komary, ale wziąłem sobie taki spray i też to jest taki test. Wam opowiem właśnie, czy to się sprawdza, bo ostatnio to było masakrycznie w ogóle. Ale dobra, to tyle wstępu. Dzisiaj będzie o czymś nowym, czyli wiecie, SLX-ie. Dobra, za chwilę przechodzimy na inną kamerkę. No dobra. Przedstawiam Wam mój nowy zakup. To są korby SLX M7000, wersja 3x10, to znaczy 3-blatowa. No tak powiem, jak już wszyscy to opowiadają o tym, składa się z 3 blatów. Blat duży jest aluminiowy, środkowy jest stalowo, z dodatkiem takiego pierścienia kompozytowego, zaraz o tym powiem. I trzecia, tak zwany młynek jest stalowy.
No, znaczy stalowy, w sensie tam oczywiście to są jakieś materiały odpowiedniej stali Shimano. Nie, nie, to tak nie jest. Dobra, korby mają system Hollow Tech 2, czyli są w środku jak gdyby puste. Dodatkowo wymieniony jest wkład BBMT800, czyli taki ala XT. No i wszystko tutaj działa spoko. Kolejna sprawa. Miałem wcześniej korby z Decathlonu. One po prostu do tej przerzutki nie pasowały i działały mi tylko dwa blaty. Teraz mi działają trzy blaty. I tak. Działanie. Po prostu, no, co tu mogę powiedzieć, no, wszystko jest pięknie, działa, cały ten system, ten nacięć Shimano jest bardzo fajny, po prostu to łańcuch wrzuca się, zrzuca się idealnie, nawet ja tą przerzutkę tam jakoś specjalnie nie regulowałem, wszystko chodzi mi o po prostu gitarka. Dobra, wady są takie dla mnie, to znaczy dwie wady są. To taka subiektywna, to po prostu są inna liczba zębów, czyli inaczej się jeździ, muszę się tego nauczyć. I druga sprawa, no to nieporada rowerowa. Ja mam z tyłu cały czas zużytą kasetę i kolejny raz to mówię, że powinno się wymieniać cały napęd ze wszystkim, tak naprawdę. Łańcuch, korby, kaseta. No, tam przerzutka to może jeszcze, ale nawet i przerzutkę bym wymieniał, że i wtedy będziecie wiedzieli, jak wszystko działa. A u mnie to jest tak, że no, zawsze mam jakąś jedną niewiadomą. I na razie mam jakiś taki objaw dziwny, że po prostu tam z tyłu mi jakieś wibracje wchodzą, no bo tutaj raczej z przodu no, to jest niemożliwe, żeby tam coś źle działało, bo to jest wszystko nówka sztuka. No i też mam nowy łańcuch, no być może on tam jeszcze nie siada i jak gdyby też widzę, że ten cały napęd się jak gdyby trochę usztywnił, bo to wszystko działa troszeczkę inaczej i no i tak właśnie, no muszę obczaić to za jakiś czas pojeździć na tym. Dobra, ja tylko tu chciałem powiedzieć taką ciekawą rzecz o tej właśnie środkowej tarczy, bo tam na YouTubie tam opowiadacze profesjonalni tam tak opowiadają, że ta zębatka się składa tam z dwóch rodzajów materiałów, a to tak nie do końca jest. O co chodzi? Po prostu środkowa tarcza ma tutaj taki dodatkowy jak gdyby pierścień, to jest, ja tam nie wiem, to jest jakieś tam tworzywo zmieszane z włóknem szklanym, a w XT jest z karbonem. I tak naprawdę, prawdopodobnie to oczywiście tam usztywnia tą zębatkę, ale bardziej chodzi o to, że ona ma taki właśnie specjalny kształt, który jeszcze bardziej pomaga zrzucać i wrzucać ten łańcuch, on po prostu właśnie tak się łagodnie zsuwa. Tam nie ma takiej jakiejś przerwy. Wiecie, jak w starych kolarkach było, jak było duży blat i mały blat, to ten łańcuch aż tak leciał po prostu, albo tak jakoś tam szarpał, żeby się wrzucić, nie? No to tu jest właśnie wszystko tak właśnie fajnie, łagodnie i to jest po prostu no właśnie ta nowa technologia, no to wszystko robi robotę, że tak powiem, gitarka. Dobra, może wam się mi to uda pokazać jakoś. Nie wiem. Dobra, no i teraz jeszcze takie pytanie, no czy warto kupować takie korby? Według mnie warto, bo oczywiście one tam są troszeczkę droższe, chociaż powiem wam szczerze, że tak wizualnie, no one według mnie ładnie wyglądają od dorek, ale dorki są całkiem w porzo i myślę, że jak chcecie mieć fajny rowerek, to spokojnie możecie kupić dorki i to myślę, że tam dużej różnicy nie będzie, bo tak samo jest ten system nacięć i tak dalej. Aha, no jeszcze chciałem dodać właśnie, że no ja akurat sobie tak wymyśliłem, że mam ten napęd na 3, ale powiem wam szczerze, że być może nawet jakbym teraz robił to jakoś od nowa, to chyba bym też poszedł w 2, bo jednak praktycznie, no na przykład, nie wiem, no ja tego młynka to tak aż nie wykorzystuję, chociaż tu jest o tyle fajniej, że no ja jednak tutaj troszeczkę bardziej po płaskim jeżdżę, no i ten blat ma 40 zębów, a w tych 2 jest 36, czyli wiecie, no jak ktoś tam jeździ cały czas po górach, no to spoko, no ale jak ma tam więcej ścieżek rowerowych, no to jednak taki większy blat tam się troszeczkę przydaje i też to jest fajne. No i widzicie, no i tak, że tak powiem,
mój dekatlonek. Zaraz, poczekajcie. On właśnie ma już cały napęd praktycznie zrobiony. Dobra, i następnym razem to jak już coś, to ostatnia rzecz już naprawdę, myślę, że już w tym roku to kaseta i to obowiązkowo, bo ta kaseta już ona ma natrzaskane trochę kilometrów i już powinien, trzeba by ją wymienić, tę kasetę. Dobra, teraz zrobimy taki teścik. Ok, spróbuję nagrać się tym aparatem. Mam tutaj takie specjalne ustrojstwo, dosyć jest to ciężkie, no ale może zobaczymy, może to będzie dobre. Dobra, okej. Okay.